W czasach, kiedy nie było jeszcze let's playów, recenzji czy gameplay na YouTubie, ba, nie było nawet YouTube'a, gracze w Polsce mieli ograniczony dostęp do informacji ze świata dziś bardzo ważnej gałęzi rozrywki, jaką są gry wideo. Jasne, były czasopisma typu Secret Service czy w późniejszych latach CD Action, Click lub Cybermycha. Jednak w ten sposób dość ciężko było sprawdzić, czy faktycznie gra nam się spodoba. Zwłaszcza, gdy producent nie wydał wersji demo, które były wówczas częstym zjawiskiem. Internet dopiero raczkował, więc nasze oczy skierowane były częściej w stronę telewizji. I to właśnie tam pojawiło się sporo prób stworzenia różnych programów tematycznie przeznaczonych dla graczy. Od interaktywnych teleturniejowych jak Hugo czy Joystick, po edukacyjne, informacyjne i publicystyczne jak Escape czy multimedialny Odlot. Jednak na prawdziwą telewizję dla graczy musieliśmy czekać do 1 września 2001 roku, kiedy to późnym wieczorem o godzinie 20 młodzieżowa stacja Minimax zamieniała się w Hyper, czyli kanał poświęcony elektronicznej rozrywce, no a w szczególności grom wideo. Hyper pojawił się wówczas w miejsce innego programu o nazwie Game One, jednak to właśnie Hypera wspominam najcieplej. Czasy te pamiętam z perspektywy dzieciaka, gdy godzina 8 wieczorem to czas, w którym telewizor należał do moich rodziców. Bywały jednak momenty, kiedy udawało mi się zdobyć pilota i być świadkiem momentu, w którym dość mroczne intro w iście matrixowym stylu rozpoczynało zmianę kanału. Hyper bowiem dzielił pasmo z innym kanałem o nazwie Minimax, później znanym jako Zigzap, na którym podczas dnia leciały kreskówki i seriale dla nastolatków. Jednak o godzinie 20 cukierkowy Zigzap zamieniał się w Hypera. Na Hyperze leciały różne programy poświęcone grom komputerowym. Od zwykłych gameplay z podłożoną rockową muzyką, aż po publicystyczne recenzje, w których omawiano różne aspekty danej produkcji. Każdy z programów miał inny styl i prezentował gry w unikalny dla siebie sposób. Jeżeli chodzi o ramówkę, no to podobnie jak w gamingowych czasopismach, mieliśmy recki, zapowiedzi, komentarze czy strefy gier retro. Pierwszy program emitowany na Hyperze, który warto przypomnieć, to Fresh Air. Jak sama nazwa mówi, w świeżym powietrzu prezentowano zapowiedzi nowych produkcji, które dopiero pojawiały się na rynku. W przeciwieństwie do opisu ze screenami, jakie mogliśmy znaleźć w czasopismach dla graczy, tutaj no, mieliśmy okazję ujrzeć faktyczny gameplay okraszony głosem prezentera. Choć dziś w dobie licznych recenzji na YouTube no, wydaje się to oczywiste, to na ówczesne czasy był to jedyny satysfakcjonujący sposób, aby dowiedzieć się, czy gra spełni nasze oczekiwania, no i czy warto wydać na nią pieniądze. Ma też najwięcej kombosów, a jak wiadomo, to zawsze cieszy. Możemy zmodyfikować 7 różnych części jego ciała, zaczynając od oka, poprzez kręgosłup, klatkę piersiową, dłonie, ramiona, nogi, kończąc na mózgu. Kolejny segment w ramówce Hypera to seria Classic. Prezentowano w nim nieco starsze, klasyczne tytuły, przedstawione w nieco innej formie. Zamiast opisu, lektora i analizy dostawaliśmy czystą rozgrywkę z podłożoną muzyką zmontowaną w stylu teledysku. Mimo iż koncepcja ta może wydawać się dość biedna i mało ambitna, no to jakoś przyjemnie się to oglądało. Odpowiednio dopasowany motyw muzyczny narzucał klimat, no i całość dawała atrakcyjny efekt. Wyglądało to jak coś w stylu takich growych AMV-ek, które swojego czasu były na YouTube popularne. Trzecią audycją, jaka zapadła mi w pamięć, to kultowe Review Territory. W programie dwie barwne postacie, Tadeusz Zieliński oraz Miłosz Brzeziński, w formie luźnej rozmowy dwóch kumpli siedzących na kanapie, recenzowali poszczególne gry. Program ten był robiony na spontanie i przepełniony był dużą ilością dość specyficznego humoru. Miłosz i Tadeusz z lekkim przymrużeniem oka opowiadali o grach. Robili to szczerze i prostolinijnie. Gdy gra była dobra, potrafili ją pochwalić. Gdy okazała się gniotem, nie mieli problemu, aby ją zmieszać z błotem. Nasz bohater na samym początku gry traci swoją furę. No i musi odkuwać się, zarabiając pieniądze na wyścigach, a jednocześnie jego głównym celem jest pokonanie 15 kierowców z tak zwanej czarnej listy.
Równie zabawną i ciekawą serią było też Technology, czyli segment, w którym testowano i omawiano różnego rodzaju gadżety, sprzęty i inne takie typowo geekowskie pierdółki. Dla wielu z Was ulubionym programem mógł być Replay, w którym to emitowano nagrania nadesłane przez widzów. Gracze często rejestrowali momenty, w których wychwycili jakiś błąd w produkcji lub po prostu zrobili coś ciekawego. W dodatku za najlepszy film przewidziana była nagroda od redakcji programu, więc no, warto było się starać. Hyper jednak od zawsze kojarzył mi się z trailerami, nieprzerwanym strumieniem trailerów, które w zasadzie na okrągło się powtarzały. Do dziś widzę przed oczami zwiastun Devil May Cry 2 czy Onimusza 3. Autorzy prawdopodobnie wypełniali program takimi zapychaczami, gdyż nie mieli wystarczająco materiału, aby regularnie wypełniać ramówkę o coś nowego. Musicie jednak zrozumieć, że w tamtych czasach oglądanie materiałów z gier no nie było tak powszechne jak dzisiaj. Jako młody fan elektronicznej rozrywki, Hyper był dla mnie niczym manna z nieba, a zarazem przez późną porę zakazany owoc. Była to jedyna tak atrakcyjnie podana możliwość, aby poznać coś nowego oraz usłyszeć ówczesnych gamingowych guru z branży, jak w profesjonalny sposób prezentują poszczególne tytuły. Fakt, że coś takiego leciało w telewizji, dodawał też powagi grom wideo. Wówczas dla moich rodziców gry to było marnowanie czasu, no ale gdy zobaczyli dorosłych ludzi, którzy na poważnie o tym mówią i to jeszcze w telewizorze, to podejście się zmieniało. Oglądając Hypera, sam również czułem, że branża growa może stać się jedną z najpopularniejszych form spędzania wolnego czasu i opowiadania historii. No i jak czas pokazał, nie pomyliłem się. Na Hyperze pokazywane były nie tylko gry komputerowe, ale również te dostępne na konsole stacjonarne oraz handheldy. Gameplay z takiego God of War'a na PlayStation 2, jakieś platformówki z Game Boya Advance czy wyścigówki z Nokia Engage, oglądane na telewizorze w dużym pokoju, no miał w sobie coś magicznego. Coś, czego najlepszy let's play na YouTubie nigdy mieć nie będzie. Oprócz świetnych programów o grach wideo i technologii, na Hyperze leciało coś jeszcze. Wielu z Was pewnie doskonale pamięta, że puszczono tam perełki japońskich seriali anime. Z tego co wiem, to moje pierwsze zetknięcie z określeniem anime było właśnie przy okazji Hypera, ponieważ w opisie programu na dekoderze nie było napisanego tytułu danego serialu, tylko nazywało się to po prostu anime. Zapytacie pewnie, jakie serie mogliśmy tam oglądać. Cóż, no, było ich dość sporo i większość z nich to prawdziwe hity tego gatunku. Bleach, Hellsing, Great Teacher Onizuka, Neon Genesis Evangelion, Cowboy Bebop, Fullmetal Alchemist czy Death Note to tylko przykłady tego, co mogliśmy tam oglądać. W dodatku, w przeciwieństwie do innych stacji, anime było ściągane prosto z Japonii, a puszczana nam była wersja z polskimi napisami lub z lektorem. Przyznam się szczerze, że za dzieciaka jakoś mnie to zawsze lekko odstraszało. Może dlatego, że gdy pierwszy raz to oglądałem, od razu natrafiłem na brutalny i krwawy odcinek Helsinga. Tak czy siak, no nie da się ukryć, że Hyper jako jeden z nielicznych, oprócz RTL 7 czy Polonii, pokazywał nam seriale animowane z kraju kwitnącej wiśni. Hyper był więc prawdziwą pigułką dla ówczesnego geeka. Gry, technologie, zapowiedzi, recenzje, pogadanki, newsy, relacje, no i seriale anime. Wszystko to zamknięte w 4 godzinach codziennego wieczornego czasu antenowego. 1 kwietnia 2010 roku blok programowy Hyper zmienił logo i oprawę graficzną, jak również wszedł w erę panoramicznych telewizorów, no i zaczął nadawać wszystkie programy w formacie 16:9. Od 11 listopada 2011 roku do dotychczasowej nazwy kanału dołączono znak plus i została uruchomiona wersja HD kanału. Natomiast 1 lipca 2014 roku ZigZap, przemianowany na Teletoon Plus, wydłużył godziny swojej emisji kosztem Hypera Plus. Tym samym program przestał istnieć. No i cóż, no jeżeli chodzi o gry wideo, to wszystkie media przeniosły się w całości do internetu. Mamy przecież do dyspozycji tysiące kanałów na YouTube, które w mniej lub bardziej profesjonalny sposób zajmują się tą tematyką. Tak jak w zasadzie wszystkie gazety o grach zdążyły już upaść, tak i w telewizji nie ma na to za bardzo miejsca. Mimo wszystko, Hypera zawsze będę miło wspominał. Co prawda moja przygoda z nim nie trwała zbyt długo, to w jakimś stopniu ukształtował on moje zainteresowania, które rozwijam do dziś. Kwadrat to lżejszy cios, który bynajmniej nie wygląda na delikatny, zaś trójkąt to cios mocniejszy. Kółkiem łapiemy przeciwników, co zwykle prowadzi do spektakularnej ich śmierci, ale o tym za chwilę.